Witamy serdecznie. Dariusz, Skarga TV. Armani Team. Team tak, Armani. Tak. Także dzisiaj razem jesteśmy. Dzisiaj i Skarga TV też. Razem redaktorzy Skargi TV. Porozmawiamy dzisiaj na temat wizyty Darka w ostatnią sobotę w ubiegłym tygodniu na komisji. Znaczy nie komisji, to było szkolenie rezerwy. Szkolenie rezerwy wojskowej. Dostajecie takie coś jak kartę mobilizacyjną, no i macie jakby powiedzmy szkolenie rezerwy. Tam 10-dniowe są takie szkolenia, jednodniowe. No i wiadomo, 10-dniowe odbywają się gdzieś tam na jednostce, poligonie. Jednodniowe, co właśnie dzieje się na jednodniowych szkoleniach. Co oni tak naprawdę od was chcą, bo to tak naprawdę nie ma nic wspólnego ze szkoleniem. To jest tylko i wyłącznie wyzysk danych osobowych. Wyłudzenie. Tak naprawdę zaczyna się to od tego, że przychodzicie sobie do tej jednostki na to wezwanie, co tam macie na tą godzinę, tam było przykładowo 8 rano, ja miałem. Przychodzi sobie tam na to z tą kartą. No i rozmowa się zaczyna, czy badanie? Najpierw odnotowują w ogóle obecność, tak? No, wpisują cię, że przybył, tak? Potwierdzasz to swoim tam matrixowym dowodem osobistym. No i co dalej? Dalej prowadzą cię do budynku, gdzie no, normalnie by każdy człowiek pomyślał, no będzie jakieś tam wykłady jednodniowe, co się coś będą mówili o jakichś tam procedurach, ewentualnie, no tak każdy myśli, no po co tam jedzie. Pierwsze co, zdziwieniem dla mnie było, że to była jakby komisja lekarska, a nie w ogóle badanie czegokolwiek, tak? Raczej badanie, jakieś szkolenie. Dostaliśmy tam kartki, czy karteczki tam były, no i teraz tak, na jednej karteczce wypełnić tam imię, nazwisko, swoje dane, no i cała lista chorób, czy chorował pan na to. Standardowo wyzysk, czy jesteście zdrowi, czy nie. Nadajecie się do odształu, powiedzmy. Jako mięso armatnie na front. Tak, nic innego to nie ma, nie miało, jakby powiedzmy, nic inaczej to nie wyglądało, jak byliście kiedyś, powiedzmy, kto był w wojsku, na komisji wojskowej lekarskiej. Wypełniałeś ankietę, czy jesteś chory, czy jakieś choroby przebywałeś, czy coś tam. No nie będę wymieniał, tam było dobre ze 30-40 podpunktów i tylko trzeba było X-em zaznaczyć, tak lub nie. Następna karteczka dotyczyła C19. No i tu teraz tak. Czy przyjąłeś? Czy przyjąłem? Co napisałeś? Co napisałem? No ze mną mieli trochę problemów. No bo u mnie jedynie co wypisałem, to imię, nazwisko wpisałem drukowane mi u góry. No i na tym to były moje 3 kartki wypełnione. Tylko wpisałem, że ja to ja, że kartkę wypełniłem, tak? Bo zgodnie z ustawą, dobra, musiałem się wstawić, bo to jest jakby nie patrzeć, niedobrowolne wstawienie, bo dostajesz według ustawy przymus, że musi się wstawić. Nie wstawisz się, no to możesz odpowiedzieć za to prawnie. No to wstawiłem się, no i tam wiadomo. Musisz się stawić, ale nie musisz odpowiadać na pytania. Odmówiłem odpowiedzi, no to już tam ten lekarz, który tam był, zaznaczył, że odmówiłem odpowiedzi, potem po jakichś tam krótkich wymianie słów, no i wysłali mnie do sanitariuszy, którzy, uwaga, chcieli mi testa na COVID zrobić. C19. Tak, no, powiedzmy test C19, jak zwał, tak zwał. W końcu od nich religia, jeżeli w nią wierzą, no to nie sobie wierzą. No i tam oczywiście też sanitariusze akurat nie byli tacy nachalni. Powiedziałem, że odmawiam jakichkolwiek badań, nie wyrażam zgody. No i tam poszli do tego lekarza. Napisałem po prostu, że odmawiam badań i na tym się skończyło w sumie cała wizyta, jakby powiedzmy, w tym jednym budynku. No i teraz najciekawsze było tyle, że dziesiątkami, po 10 osób... Wpuszczano was. Tak, po 10 osób, tam było około 60 osób, po 10 osób wpuszczano nas. A ilu wartowników było przy was? Tam akurat, w tym miejscu, gdzie tam było u tego lekarza, tam akurat nie było aż tak dużo ich, może tam było, no powiedzmy 1:1. 10 wartowników, 10 powiedzmy tam
Poborowych. Poborowych, tak, tego słowa mi brakowało. I teraz tak, później prowadzili cię na jednostkę, bo to nie akurat ten budynek, gdzie były te tak zwane badania, wyzysk danych zdrowotnych, prowadzili na teren wojskowy, gdzie specjalnie zrobili to w takim miejscu, gdzie pisało strefa trzecia. Co oznacza strefa trzecia? Przypomnijmy. Strefa trzecia oznacza to, że nie można nagrywać, nie można nic takich rzeczy publikować ze względu na to, że to jest strefa, która militarna, która jest w ustawie nawet, że ważnym miejscem strategicznym dla obronności państwa i no nie można ujawniać jakby tajemnicy wojskowej. Czy telefon komórkowy mogłeś mieć ze sobą? Czyli telefon komórkowy miałem go przy sobie. Jako tako nie mówili mi, że nie mogę mieć, ale tam, jak już weszło się na ten teren wojskowy... Nie można było nagrywać. Nie można było nagrywać, ale... Mimo to, że jestem dziennikarzem. Ale, co ciekawe, z 10 osób, jak byliśmy tam 10, każdy dostał jakby przeliczenie, bo to nie było tak, że przy tobie stali, ale było 20, około 20 żołnierzy, którzy cię tak naprawdę... Wartowników. Tak, wartowników, żebyś czasem czegoś nie odpierdzielił, nie zaczął rejestrować czy cokolwiek. Obserwowało cię naprawdę z każdych stron, stali w odstępach może co 2-3 metry i w koło, jakby powiedzmy pokój, nie wiem, 20 metrów kwadratowych, 30 i w koło pokoju stali jakby wartownicy, no jakbyście byli, nie wiem, na jakiś tam... mieliście by zaraz stamtąd, nie wiem, dać nogę. O, tak to było, żebyś czegoś nie odpierdzielił. No i teraz co ciekawe. Były stoliki przygotowane i znowu wyzysk danych. Tak, czyli tam pierwsza karteczka, wypełnienie dokumentów, czyli numer konta, czy tam, no to w sumie takie dane... wrażliwe. Znaczy nie, tam akurat były dane, które tak by wskazywały na to, że chcą ci zrobić przelew za twój pobyt tamtego dnia, za to szkolenie. Za to szkolenie. Tak. No i tutaj akurat, no jeżeli ja straciłem dzień pracy, no to mi się należy odszkodowanie za to. Co do tego nie mam akurat ja zastrzeżeń, tylko dawali dwie kartki. Na drugiej tej samej kartce kazali tylko się podpisać imię, nazwisko i nie wypełniać całej kartki, tylko się podpisać bez daty. Chcieli, żebym cię podpisał. Czyli in blanco. In blanco kartkę. Co tak naprawdę mogli sobie uzupełnić tą kartkę jak chcieli, co chcieli. Nawet swój numer konta mogli wpisać, bo jest podpisany, twój podpis miał tam być na tej in blanco kartce. Nawet numer konta sobie mogą wpisywać i sobie tak naprawdę pieniążki za jakieś tam, nie wiem, szkolenie sobie przelać. Lub zgoda na mobilizację, kiedy nie, zostanie ogłoszona. Nie, to jeszcze nie ta kartka. Jeszcze nie ta kartka. Nie, dojdziemy do tego. Okay. To jest akurat wyzysk, jakby powiedzmy, środków pieniężnych tam może być, bo tak naprawdę na kartce, jeżeli ją podpiszecie, a tam była cała kartka pusta, oni sobie zaznaczyli po swojemu i tylko sobie datę wpisali, tak naprawdę mogli sobie pieniążki przywłaszczyć jakieś, które mogły środki wam się należy. Lub również różną treść mogli sobie wpisać, zostawiając swój podpis na kartce in blanco podpisaną. Można uzupełnić ją w dowolny sposób. Tak, i jest to, podpisałeś, no to co się chcesz sądzić, no nie ma takiej opcji. Złożona, tak, podpis. No i teraz tak, oczywiście te kartki nie podpisałem i teraz co ciekawsze, że na tej kartce, tam było na tej kartce, że mam podać swój numer telefonu. Pod pretekstem takim, że jakby się coś z kontem nie zgadzało z numerem, to będą dzwonić, dopytywać, żeby mi pieniążki przelać. Oczywiście odmówiłem, zaraz przy mnie było dwóch wartowników i się powoływali na ustawę o szkoleniu rezerwy, nie pamiętam, ale jakoś tak to było, na ustawę jakoś się tam powoływali. Jak kazałem mu zacytować, ten żołnierz, który to powiedział, znikł. Jakiś innych dwóch się pojawiło, w końcu po jakiejś tam wymianie słów, wziąłem, nawet ich się nie pytałem, skreśliłem to miejsce, kreskę wstawiłem i napisałem odmawiam odpowiedzi. I tą kartkę jakby powiedzmy oddałem, gdzie tam po prostu mi tylko i wyłącznie należy się ten zwrot tych kosztów i tak była wypełniona. Drugiej kartki oczywiście nie wypełniłem, co też próbowali mnie do tego przymuszać. No to idziemy teraz... Pod presją. Tak, pod presją, bo jak pomyślcie sobie tak, jesteście w pokoju, gdzie tam jest powiedzmy 10 osób,
a 20 was jakby obserwuje, w koło stoją. Tylko dodajcie sobie, że mogliby mieć przy sobie karabiny jeszcze. I to tak byście po prostu byli pod presją, że jeżeli nie podpiszecie, to może wam się coś stać. No jakby nie patrzeć, mimo tego, że nie boję się tych skurczybyków, no to czułem presję taką, że obawy, że może tam się coś stać. Na tym wiedziałem, że to jestem odnotowany tam, że tam przebywam, wiedziałem, że tam żaden mnie nie zaszczeli, ale no nie wiadomo było, czy cię nie zamkną, nie wiadomo, co tam mogło się tak naprawdę wydarzyć. Dobra, przechodzimy do następnego pokoju. Wyprosili już tam po małych tam wymianie słów. Do następnego pokoju przechodzimy, a tam oni co chcieli zrobić? Fotografować. Zdjęcie już z aparatem, jakaś pani czekała i zdjęcie chciała robić. Oczywiście odmówiłem. Też tam było jakieś szarpaniny słowne, ale w końcu tam akurat nie było większych problemów. Odstąpili, co nie znaczy, że mi żadnej fotografii nie zrobili. Może nie zauważyłem, może mam jakąś fotografię. Przechodzimy do następnego pokoju, bo tam były jakby trzy pokoje. Oczywiście mówię, że cały czas tam było w każdym pokoju wartownicy. Także jakby były jakiekolwiek zamieszki, jesteś zglebowany, nawet nie wiesz kiedy i jak. Nie było szans, żeby... Jeżeli by oni poczuli, że telefon wyciągasz, nagrywasz cokolwiek, na pewno by to jakiś... Uniemożliwiono tobie. Tak, na pewno tam nie dało radę. Co było, Dareczku, w trzecim pokoju? W trzecim pokoju. Przymiarka mundurów tak zwana, czyli... Pomiar. Pomiar. Wysokość, szerokość głowy jak beret, żeby pasował. Hełm. Przymiarka butów, praktycznie... Kompletne. Tak, kompletne umundurowanie. Szykowali cię do kompletnego umundurowania. No po co na szkoleniu typu jednodniowym, co miało być szkolenie, a tu się okazuje, że to jest wyzysk danych. Praktycznie no, aktualizacja, to co już i tak o tobie wiedzą, to i tak to była tylko i wyłącznie aktualizacja. Dlatego chcieli zdjęcie robić, no, żeby aktualnie wiedzieć, jak ty wyglądasz, tak? W razie czego, żeby cię poszukiwać. Na następnym stanowisku była właśnie ta, co wcześniej Armand powiedział. Chcieli, żebym podpisał kartkę takim czerwonym paskiem. To jest karta mobilizacyjna. Co tam na tej kartce jest napisane było, że w razie gdyby ogłosili jakikolwiek mobilizację, do następnego dnia, do godziny 17 musisz wstawić się w danej jednostce i kazali to podpisać. Czy podpisałeś? Krzyżykiem. X. X-em. X-em. Pan X. Pan X. X-em i na tym się skończyło. Widzieli, że już po prostu nie mają na siebie, na mnie haka. No, nawet tam się zbytnio nie szarpali, żeby mnie tam jakoś przymuszać już do innego podpisu. Tylko takie spojrzenie mieli jeden na drugiego. No i ten. I opuściłeś, czy... Nie, później jeszcze był następny pokój, następny jakby w tym pokoju były jakby cztery stanowiska. O. Pierwsza to było tam, że chcieli od ciebie pomiary pobrać, oczywiście nie pozwoliłem tych pomiarów wziąć, no ale tam mówię, już po tym pierwszym pokoju, gdzie tam mi próbowali tam numer telefonu uzyskać mu i tak dalej, zauważyli, że no dali sobie po prostu ze mną spokój, tak? Bo wstawić... Sprzeciwiłeś się. Tak, wstawić tam musisz się, bo jest to ustawą, jeżeli nie, to i tak po ciebie przyjadą, doprowadzą cię siłowo, także wstawić tam się musisz, ale nie znaczy, że tam się musisz podporządkować, tak? Czyli... Wolny człowiek. Tak, dokładnie. No, co było dalej? No i tam w tym trzecim stanowisku już tak naprawdę tam nic takiego istotnego nie było. Już też tam, nie wiem, coś tam w koperty pakowali, to co chcieli te dane uzyskać po ciebie w koperty pakowali, jakby przy tobie zaklejali to. Tam było tylko tak, jakbyś to sprawdzał, no, że jesteś jak potwierdzenie, że widzisz, że to jest przy tobie pakowane, że to gdzieś to wysyłają w jakiejś tam brązowej, dużej kopercie, A4, nawet nie wiadomo gdzie. Tak naprawdę to, co tam uzyskali od ciebie, jest wysyłane. Do sztabu. No prawdopodobnie, tylko nie wiadomo, czy do Warszawy, czy gdziekolwiek. No, albo do Stanów Zjednoczonych. Mamy stacjonujące wojska amerykańskie, tak, w Polsce. Być może sztab ich jest w naszym kraju. Też troszeczkę sprowadziłem, nie wiem, teraz chyba sierżant, czy kto tam był, nie wiem, stopniem, bo powiem szczerze, nie patrzyłem na stopnie zbytnio, ale to był jeden taki oficer jakiejś tam wyższej trochę rangi. On do mnie mówi siad, nie? A ja mówię siad, to sobie może do swojego psa mówić. Tak? Tylko, że w pierwszym momencie
były tam po prostu elementy zastraszania, represji. Takiej, presji, takiej presji psychicznej. Tak psychicznej, żebyś ty tam masz, można to porównać do obozów w Auschwitz, tak? Wchodzili ludzie, szybko, przechodź pan, idź do lekarza, jaki wzrost, idź pan do kąpieli, tam są prysznice. To samo było, tak samo było zastosowane na tym zwanym szkoleniu. Szybko, żebyś nie kapnął się, o co chodzi. Jak w fabryce na taśmie. Dokładnie, no żebyś nie miał czasu na myślenie. Jak tam mówił mi siat, ja mu powiedziałem, że do swego psa tak sobie może mówić. Jak zareagował? No, uciszyli się wszyscy. W ogóle tam zaczęli na mnie tam patrzeć, no ale mówię, od tego czasu, jak nie wpisałem tego numeru telefonu, jak na tym ankiecie robiłem i tam u tego lekarza opór, dali mi spokój. Co sobie gdzieś tam uzupełnili, jak te moje dokumenty tak naprawdę będą wypełnione, co będzie dalej, czy jeszcze nie wiem, może będą mnie jakoś chcieli ukarać, czy wyłudzić te dane, nie mam pojęcia, co tam będzie dalej, poczekamy, zobaczymy. Moim zdaniem nic nie zareagują, bo nie mogli danych wyzyskiwać, tylko cały czas na ustawę o mobilizacji, o tych... Stan wyjątkowy, stan wojenny wprowadzony. Tak, raczej nie, tu chodziło o ustawę o obronności państwa. Oni tam cały czas jakieś ustawy pierdzielili, tylko że jak kazałem zacytować, to żaden nie potrafił podać żadnego artykułu. No i co? Później wyszliśmy z tego, jakby tam powiedzmy, to nasza dziesiątka, kazali czekać, bo będzie spotkanie z dowódcą. Czekaliśmy może z 20 minut. W końcu przyszedł po nas ten jakiś tam oficer. Idziemy. No i tam zaczęliśmy tam rozmawiać, tak jeszcze on zaczął tam z innymi jakby poborowymi rozmawiać, tak z żołnierzami rezerwy, o tak, nie poborowymi, tylko żołnierzami rezerwy zaczął rozmawiać w trakcie, bo już tam widać, że co niektórzy się znali z jakichś tam poprzednich szkoleń. No i on taki mówi, no to panowie, widzimy się we wrześniu, czy tam jesienią. No i go pytali, a gdzie to szkolenie będzie? No, tam konkretnie miejscowość, powiedział, nie pamiętam, jak się teraz ta miejscowość nazywała, ale chodzi o miejscowość, jakiś poligon przy Białorusi. I w zeszłym roku, we wrześniu też było szkolenie i też tam byli przy granicy białoruskiej, to szkolenie mieli. Także, co wam mogę doradzić? Jeżeli dostaniecie taką kartę o wezwanie do wojska, L4, za żadne skarby tam się nie wstawiajcie, a jeżeli już jakiś student tam wylądujecie, to nie zgadzać się na nie podpisanie. Zgadzać na nic, nie podpisujcie nic ewentualnie, bo jakby nie patrzeć, należy wam się zwrot kosztów za to, co tam przyjechaliście, ewentualnie tyle, ale nie podpisujcie nic, a broń Boże kartki z czerwonym lub niebieskim paskiem. Kartę mobilizacyjną. Na czerwonej kartce czerwony pasek oznacza to, że następnego dnia idziesz na front, tak? Jesteś przeznaczony do działań wojennych, a niebieska kartka oznacza, że jesteś na miejscu, jako masz przydział na miejscu w jednostce tej wojskowej do funkcjonowania tej jednostki. Także na danym terytorium, na swoim terytorium. Tak, tak zwany territorials. Dokładnie i to dlatego wam mówię, no, jeżeli podpiszecie taką kartę, no to podpisujecie z nimi umowę, że zgadzacie się. Wyrażacie zgodę na to, żeby idziecie. Że idziecie walczyć, tak? Wcieleni zostajecie w struktury wojskowe. Ku chwale naszych sąsiadów. Na przykład. Darku, czy odbyło się jakieś szkolenie teoretyczne, jak również praktyczne, jeśli chodzi o obsługi broni, przypomnienia sobie. W ten dzień? W tym dniu? Nie, tam tylko chodziło o wyzysk danych osobowych. Nic o takiego nie było. O aktualizację danych osobowych. Mundur wam, że tak powiedzmy, sprawdzali wasze wymiary, żeby pasował w razie mobilizacji. Oni już wiedzą, co ubierasz, żeby ci pasowało. Twoje ubrania już tak naprawdę są przygotowane. Tylko idziesz, masz na kupce je podpisane przykładowo Darek, jakiś tam Nowak powiedzmy, czy jakieś tam nazwisko, pan X jakiś i... Przechodzisz na jednostkę, masz już kupeczkę z poskładanymi ubraniami, ubierasz i pasują ubrania. I pobierasz później broń razem z amunicją. Dokładnie. Tutaj mamy płeć piękną i mądrą, więc chcę coś o coś zapytać. Nie zapytać, tylko doszły do nas słuchy tego typu, mianowicie, że organizowane są przez resort wojskowy szkolenia jednodniowe, które nazywają się Trenuj z wojskiem. Są to szkolenia dobrowolne i mamy informację, że niektóre osoby
jakby dopytując, po co zostały wezwane, mówi się im właśnie w ten sposób. I według tego, co jest napisane na stronie ministerstwa, wyczytałam, że powinno to być właśnie szkolenie, to o co pytałeś, czy Darek miał styczność z bronią, z maską przeciwgazową, no, ze strzelectwa, kurs i tak dalej, to niby miałoby to być właśnie tak zorganizowane. Pierwsze takie szkolenia, jak podaję tutaj na stronie ministerstwo, były organizowane w październiku i w listopadzie, no i niby bardzo dużo chętnych osób było, dlatego te szkolenia zostały przedłużone i rozpoczęte znowu od stycznia, od 14 stycznia bodajże 2023. Także nie dajcie się wkręcić, jeżeli usłyszycie taką odpowiedź telefoniczną od kogoś, kto będzie po drugiej stronie, po co zostaliście wezwani, że to jest właśnie takie szkolenie, wiecie, że wojsko po prostu otrzymało jakieś tam dotacje, mają pieniądze i chcą robić takie darmowe szkolenia i tak dalej. Także wiecie, 31 niby jednostek wojskowych, których mogłyby te szkolenia się odbywać. 14 tysięcy osób wzięło udział w tej pierwszej edycji, czyli październik i listopad. No nie wiem, ile teraz będzie. Nie słuchajcie, po prostu to jest celowe, no, wkładanie nas w jakieś ramy. Właśnie to, co Darek powiedział, działania, które zmierzają do tego, żeby nas porządnie przetestować, przebadać. A Darek, ja mam takie pytanie, czy inni podpisywali wszystko? Żaden się nie sprzeciwi, tylko ja. Na 60 osób. Znowu około. Takie jesteście ofermy, po prostu idziecie wszyscy w jednym, kurczę, tam, gdzie większość. Czemu się nie zastanowicie? Bo co? Bo wam każą to robić? No pomyślcie, otwórzcie swoje umysły i pomyślcie, że to jest jakiś cel. No chcecie się znaleźć na froncie? Walczyć w nie swojej wojnie? Angeliko, skoro mamy tu okazję, pojawiłaś się na antenie niespodziewanie, jak tutaj przyleciałaś nam jak anioł, to zapytam się może, no skoro płeć przeciwna jest tutaj, czy kobiety też dostają takie powołania? Czy Darek, czy były kobiety tam? Tak, były, ale nie wiem na jakiej zasadzie, czy dostały powołania, czy jakiś ochotnik to był. Chyba jedna czy dwie kobiety tam były. Tak, potrzebne są sanitariuszki też, tak, jak również. Tak. Nie wiem, jaki co. Oj, tam, niech nie zawołają. Powiem tak, nie mam pojęcia, czy ona miała wezwanie, ta pani tam, czy dobrowolnie. Była tam jakaś pani, dwie nawet zauważyłem, jedna tam, ale nie była jakby powiedzmy w tej grupie wprowadzana tych 10 osób co ja, dlatego nie wiem co tam tak naprawdę działo się, co te osoby miały za przydział, cokolwiek w tym. Jeszcze co do masek, bo tam mówiłaś o maskach, zapomniałem o tym, oczywiście maski gazowe też chcieli mi przymierzyć, żebym ubrał maskę gazową, także... Naszym zdaniem, moi drodzy, system szykuje się do... Zbroi się i szykuje się do powszechnej mobilizacji, tak. Jak również do wprowadzenia być może takiej mobilizacji na jesień, bo też wybory się zbliżają. Jeszcze właśnie nie jest, może powiedziałem, ale nie pamiętam, jak możecie się uchronić przed takim tym. Na chwilę obecną, dopóki nie będzie stan jakikolwiek wyjątkowy wprowadzony, czy mobilizacja, L4 od lekarza. Idziecie, wysyłacie lub osobiście kogoś wysyłacie, oddaję to w ten dzień, który macie się tam wstawić w danej jednostce. Na podstawie tego jesteście zwolnieni ze szkoleń wojskowych. Tylko i wyłącznie zdrowotnie jesteście w stanie uchronić się przed szkoleniem. Żadne odpisywanie, bo sam to testowałem, żadne odpisywanie, jakieś tam, nie wiem, usprawiedliwienie, że jesteście jedynymi żywicielami rodziny, cokolwiek. Nic nie działają, bo oni mają w ustawie i w tej ustawie drobnym druczkiem jest napisane, kto jest wykluczony. Tak? Jeżeli jesteście osadzeni, jeżeli zdrowotne macie problemy i tam idzie poczytać sobie samemu, tak samo zmianę kategorii z D na E, czyli nawet w czasie wojny, jeżeli nie jesteście zdolni do służby. Czyli kategorii z D na E nie zmienicie, bo tylko idzie w trakcie działań wojennych to zrobić. A jeszcze taka może informacja tutaj dla rodziców dorastających chłopców czy dziewcząt, jeśli dostaniecie takie powołania, że trzeba tam książeczkę założyć i tak dalej, unikajcie tego po prostu jako dajcie tego założyć. Unikajcie za tych lat, to było ponad 20 lat temu, chciałem wtedy, no od
bębnić swoje jako powiedzmy obywatel. Odbyć, tak. Nawet poszedłem na ochotnika. Co teraz mam? Teraz mam, no chciałem po prostu szybko to załatwić, bo miałem tam inne plany życiowe. Mi to uniemożliwiało, tak? Podjąć jakąkolwiek pracę, bo za trochę bym mógł zostać wezwany na szkolenie, dlatego chciałem sam się zgłosić na ochotnika, żeby jak najszybciej to zakończyć, bo mogłem być w wieku 19 lat wezwany, w wieku 24 lat, do 25 roku życia tak naprawdę na zasadzie powołany, także mogłem sobie już nawet mieć życie ułożone i zostać wezwany na rok odbywania szkolenia, tak, wojsko, intarki tak zwanej. No i co, chciałem dobrze odbębnić swoje, odsłużyłem równy rok, tak naprawdę z dobrymi wynikami i co teraz mam? No, co chwilę dostaję wezwania do wojska na szkolenia. Tak, a teraz. Czy to prawda, że jeżeli masz taką książeczkę wojskową, jeżeli posiadasz, to jesteś własnością Stanów Zjednoczonych? Wiesz co, nie wiem, bo nawet nie mam pojęcia, gdzie moja książeczka wojskowa jest. Przypomnijmy, że Dareczku, przysięga się składało w tamtych czasach, składało się na Rzeczpospolitą. Powiem tak, ja nie pamiętam treści przysięgi, tylko że ja byłem w 2003-2004 roku. Wtedy też wchodziliśmy do NATO, chyba jak dobrze pamiętam. I nie wiem, czy ja jestem, tak naprawdę musiał sprawdzić, czy ja byłem w wojsku przed, czy w trakcie, czy po. Wiem, że to było taki wtedy, w tych latach to się tam wchodziło. Wchodzili w te struktury, ale wiem, że wtedy bardzo, bo ja byłem jako kompanii saperów, tak? Jako saper byłem przyjęty do wojska. W trakcie po 4 miesiącach zrobili z saperów kompanię rozminowania i później mnie jakby kwalifikacje mi zmieniono w trakcie na kierowca radiotelegrafista. No i tak naprawdę teraz na tych kartach, co dostaję jako kierowca radiotelegrafista, chociaż mam w książeczce wpisane saper, tak? Nie wiem, musiałbym to sprawdzić w datach dokładnie, nie sprawdzałem to, ale no jeżeli nie chcecie jako mięso armatnie gdzieś tam być, jako piersi gdzieś, no to radziłbym unikać, że tak powiedzmy... Podsumowując, system szykuje się na konflikt zbrojny. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak, wcześniej czy później, moim zdaniem tak, bo takie masowe szkolenia we wrześniu, dodam, też miałem być na szkolenie, oczywiście nie poszedłem, załatwiłem sobie tam, znaczy załatwiłem, zachorowałem, o, nie załatwiłem, tylko zachorowałem, tak. No i przestawiłem L4, no, tak uniknąłem tych szkoleń. Teraz sobie pomyślałem, ach, jeden dzień, mówię, nie będę tam chorował, ten jeden dzień sobie pójdę, no i poszedłem, no i dzięki temu wy będziecie wiedzieli. Mamy tą wiedzę, tak, i teraz możemy się z wami podzielić. No, nie wiem, może jakoś tam ja na tym ucierpię, ale no przede wszystkim... Nie ma tajemnicy. Ale chcieliśmy, żebyś poszedł sami, nawet mówić, żebyś się dowiedział jak najwięcej. Nie nagrałem, bo nie mogłem, tak, bo nawet jeżeli jest to strefa trzecia, prawnie jest tak, że nie mogłem tego nagrywać, a jeżeli nawet bym nagrywał, to znając życie, to i tak bym był spacyfikowany, także. Czy coś jeszcze pani przedstawicielka płci? Ja już chyba wszystko, ale jak dostanę wezwanie, to słuchajcie, nie będzie też tam lekko dla nich. Nie wiem, czy tak wąskie takie stroje, czy mają takie... No właśnie, nie mieliby munduru dla mnie. 48 kilo, no ale... Tam mieli takie wyposażenie, że... że może by znaleźli. Na pewno coś zmajstrują. Krawcowa będzie na miejscu. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo za ten przekaz. Chcieliśmy was tylko poinformować, że coś takiego miało miejsce. Jeden z naszych redaktorów, Dariusz Skargi TV, był właśnie na szkoleniu wojskowym, jednodniowym szkoleniu wojskowym. Jeśli chcecie uniknąć, to też możecie napisać w komentarzach. Kontakt z Darkiem jest cały czas na bieżąco. Piszcie na Skargę TV, ja tam odczytuję te wiadomości, tak wam wiadomo, w wolnej chwili odpowiem. Doradzimy. Na tyle, ile będziemy potrafili, na tyle doradzimy. Tak. Pozdrawiamy serdecznie, wciąż z Nysy. Kolejny dzisiaj wizyta w sądzie, ale o tym w innym nagraniu. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Hej. Hej.